Problemy rodziców dzieci autystycznych były głównym tematem, choć nie jedynym wątkiem spotkania mieszkańców Suwałk z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem. Rodzice naprawdę są pozostawieni sami sobie i ja tak jakby patrząc na to, co się dzieje, widzę, że są ogromne braki, już nie mówię o tym, że zabierane są te świadczenia pielęgnacyjne, ale ogromne braki, jeśli chodzi o pomoc rodzicom. Dziecko jest diagnozowane w wieku 2-3 lat, jeśli chodzi pod kątem autyzmu. Ten rodzic dostaje orzeczenie o potrzebie, o niepełnosprawności, ewentualnie o potrzebie kształcenia specjalnego i koniec. I nie ma opieki. Nie ma ludzi, którzy pójdą i powiedzą, pani powinna pójść tu i tu. W poradni dostaje orzeczenie i mówi się do widzenia. Rodzice, poza wsparciem środowiskowym, które jest bardzo istotne, chcieliby, aby swoistym przewodnikiem działań rodziców dzieci z autyzmem stały się poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które dzisiaj w zasadzie kończą swoją rolę na wydaniu zaświadczenia o niepełnosprawności i potrzebie kształcenia specjalnego. To poradnie nałożyć jak gdyby obowiązek informowania przynajmniej tego rodzica, gdzie może uzyskać pomoc, to naprawdę nie trzeba. My jako organizacje dokładamy wszelkich starań, żeby pomagać tym rodzicom i tym dzieciom, ale te potrzeby są ogromne. A wtedy ten rodzic też ma, gdyby wiedział, że w poradni może pójść i się dowiedzieć, to dla niego to jest bardzo duża rzecz. Rzecznik zadeklarował zbadanie problemu i ewentualne wystąpienie generalne w tej sprawie. Drugim istotnym problemem zasygnalizowanym przez mieszkańców była sprawa pozbawienia ciężarnych kobiet prawa do zasiłków chorobowego i później macierzyńskiego. Kobieta, która jest w ciąży i podejmuje zatrudnienie, praktycznie za każdym razem dostaje z ZUS decyzję wskazującą na podejrzenie, że zawarta umowa jest pozorna i na tej podstawie pozbawia się jej ubezpieczenia. Nie jest jasne, dlaczego w tym przypadku nie znajduje zastosowania tak zwane domniemanie niewinności, a każda z kobiet decyzją administracyjną zostaje posądzona o oszustwo i próbę wyłudzenia świadczenia. Dopiero w sądzie może dowieść swojej niewinności, ale karę ponosi przez cały okres procesu, pozostając nierzadko bez środków do życia. Nie ukrywajmy tego, że myślę, że było sporo sytuacji takich, gdzie ktoś, zachodząc w ciążę, dogadywał się ze znajomym kolegą, koleżanką, który prowadził jakąś firmę i nagle ta osoba z dnia na dzień zaczęła zarabiać 5000 zł, prawda, i miała zagwarantowany nie tylko bezpieczny okres ciąży, jak również przyzwoity okres później wychowywania dziecka. Jak są nadużycia, no to wiadomo, że wprowadza się wtedy mechanizmy, żeby te nadużycia ukrócić. Czyli zakłada się i tworzy się takie podejście, że każde podpisanie umowy o pracę staje się podejrzane, tak? Tylko że jak się tak robi, to się przegina z kolei w drugim kierunku. Drugi aspekt jest taki, że nawet jeżeli ZUS znajduje tego typu praktykę, to moim zdaniem jednak coś jest nie tak i to musimy sprawdzić, że od razu przerywa wypłatę świadczenia, ponieważ powinno to być tak, że po prostu najzwyczajniej w świecie płaci do końca, następnie udowadnia, że umowa była zawarta pozornie i odzyskuje pieniądze przez komornika, prawda? Albo ogranicza świadczenie do jakiejś minimalnej wysokości, świadczenia powiedzmy na poziomie socjalnym, a co do całej reszty kwestionuje i się bijemy w sądzie. Adam Bodnar potwierdził spostrzeżenie, że ZUS, gdy ktoś wytoczy mu proces sądowy, idzie w zaparte do samego końca i trwa to latami. Moim zdaniem to powinno raczej działać w kierunku drugim, czyli odwrócenia tego ciężaru dowodu, że to ZUS musi udowodnić tak długo, jak nie udowodni, to wtedy nie może wyciągać negatywnych konsekwencji, ale jednak ten miecz Damoklesa musi nad tymi potencjalnymi osobami nadużywającymi systemu wisieć. Wielu mieszkańców skorzystało także z konsultacji prawnika, który przyjechał do Suwałk z rzecznikiem.